Grillować możemy tak naprawdę wszędzie. Oczywiście najbardziej popularnym miejscem grillowania są nasze ogródki działkowe, ogrody przydomowe, często brzegi rzek i jezior. I tam w większości przypadków możemy zawsze grillować. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy chcemy grillować w okolicach lasów. Natomiast jeżeli mówimy o takich popularnych miejscach grillowania, nasze ogródki, ogródki działkowe, to oczywiście możemy tam sobie swobodnie grillować. Oczywiście pamiętajmy, że wokół są sąsiedzi i w czasie tego grillowania nie powinniśmy się narażać na jakieś problemy z ich strony, tak? Zakłócać ich ciszę, spokoju. Czasami spornym miejscem grillowania są balkony w blokach. Teoretycznie nie ma żadnych przepisów, które by zakazywały takiego grillowania, ale pamiętajmy, że są również regulaminy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, gdzie takie wskazówki co do tego, czy można grillować na balkonach, czy nie, często się znajdują. W parkach można grillować i nie można grillować. To zależy już od regulacji, które wprowadzają gminy. Część gmin wyraża zgodę na grillowanie w parkach, bardzo często wyznaczając określone miejsca, gdzie można swobodnie grillować, leżeć na trawie. Oczywiście są gminy, które zakazują na swoim terenie grillowania i powinniśmy tych przepisów przestrzegać.